Pierwsza połowa to jedna z najlepszych 45 minut w waszym wykonaniu w tej rundzie. Dobrze zagraliśmy pierwsze 45 minut, druga też nie była zła. Skierowaliśmy sobie sytuację, może tam kilka błędów przetrawiło się, ale najważniejsze, że mecz wygrany. Nie mieliście obaw przed tym spotkaniem, co to będzie, jeśli Unia Turza Śląska przyjeżdża do Cygańskiego Lasu z nową miotłą? Na pewno się obawialiśmy, do każdego przeciwnika się obawiamy, bo nie wiemy jak zagra, no ale wiemy jak mamy grać, byliśmy przygotowani i udało się. Byłeś bardzo aktywny w pierwszej części spotkania, dawałeś się mocno we znaki defensywie Unii. Dziękuję bardzo, no takie moje zadanie. Często oglądacie tabelę? Czy często? Patrzymy na siebie, a co będzie to zobaczymy. Co mówi szatnia numer 10 przed najbliższym wyjazdowym spotkaniem w Starowicach Dolnych? Tylko zwycięstwo. Tego życzymy. Dziękuję bardzo. Gęsto w polu bramkowym Unii? Bardzo gęsto. I piłka w bramce! Tak. Autorem bramki Kacper Kasprzak. Dysponuje graczami pokroju Newcastle. Oj, ależ błąd! Brychwik ratuje sytuację. Krzysztof Żertka. Jak najbardziej. Kareta oczywiście. Wygrywa w powietrzu. Zagranie Kamińskiego w kierunku Świdelskiego. Ten wygrywa pozycję. Uderzenie z pierwszej piłki. Nadal piłka w grze. I piłka w bramce. Daniel Świdelski w 36 minucie na 3-0 dla bielskiego rekordu. Trzy kwadranse pierwszej połowy, Mateusz. To mecz w waszym wykonaniu z gatunku palce lizać. No zgadza się. Tak samo myślałem, że w drugą połowę wejdziemy z takim wynikiem, że troszeczkę łatwiej będzie. Ruszyła na nas Unia Turza. No i troszeczkę się myślę, nie wyszliśmy z szatni, co skutkowało 15 pierwszymi minutami drugiej połowy, że obraz się troszeczkę zmienił mecz. Ale chwalmy się Mateusz, bo naprawdę jest czym i za co laurki pod waszym adresem kierować, bo te 45 minut pierwszej połowy, no wzór. No zgadza się, tylko troszeczkę obraz drugiej połowy, myślę, tak na gorąco z boiska troszkę to zamazuje, bo troszeczkę oddaliśmy inicjatywę, no ale cieszy zwycięstwo, cieszy zero z tyłu. Skoro uporczywie wracasz do tego, co działo się w drugiej połowie spotkania rekordu z Unią Turza Śląska, to z kolei, patrząc z perspektywy budki komentatorskiej, w twoim wydaniu profesorskie 45 minut. Sporo pracy. Wolałbym nie mieć roboty, to by oznaczało, że cała połowa przebiegała pod naszą kontrolą. Udało się na szczęście wszystkie te akcje zapobiec i dobrze trzymaliśmy z tyłu blok obronny i na plus, myślę, obrona w dzisiejszym meczu. Gratulacje dla ciebie, dla całej defensywnej i całego rekordu. 0 z tyłu i 3 do przodu. Zgadza się. Dzięki.